Cześć kochani, witam się z wami bez make-upu, z turbanem na głowie. Słuchajcie, chciałam wam pokazać, że moja cera całkiem dobrze wygląda ostatnio. W sensie przestałam żreć taką ilość cukru jak wcześniej. A nie ukrywajmy, że nie jest to łatwe, dlatego że cukier właściwie w tej chwili jest wszędzie. Więc naprawdę bardzo uważam na to, co jem. Nie mówiąc już o tym, że gluten też czai się po prostu w składach wielu produktów i też bardzo muszę uważać, bo się dziwiłam, czemu mnie ostatnio zapychają różne rzeczy. I okazuje się, że tam, gdzie produkty mogą zawierać gluten, w 90% pewnie go zawierają. Więc naprawdę nie jest to łatwe wszystko. Ale słuchajcie, przede wszystkim brak laktozy w mojej diecie spowodował to, że już tu jestem wygojona na czole. Tu moje zmiany są właściwie wygojone, nie ma ich. I naprawdę, no co mam wam powiedzieć? Wcześniej podchodziłam do tego tak trudno, będę wysypana, ale te zmiany naprawdę były tak bolące, że ja już po prostu odstawiłam tą laktozę. Będę cierpieć. Nie będę mieć pysznej kawki. No ale będę zdrowa. A jeszcze na domiar złego dzisiaj zbiłam. Miałam taki zaparzacz do kawy. I zbiło. I kiedyś sobie pomyślałam, co będzie jak zbiję ten, wiecie, szklany element. I dokładnie dzisiaj się to stało. Bo chciałam pomóc mężowi, bo jedyne co... Czego ja nie robię w domu, a robi on, to jest zmywanie naczyń. I chciałam go wyręczyć. I wyręczyłam. I się pozbył. Oj, to jest bardzo niedobra sprawa, bo teraz albo odstawię kawę, bo ja piłam głównie kawę sypaną właśnie z zaparzacza, albo jeśli nie odstawię, to muszę sobie kupić nowy. Także na tą chwilę plan jest taki, że odstawiam. A pewnie gdzieś tam w międzyczasie będę poszukiwać nowego. A jak już będę poszukiwać nowego, no to wezmę taki, wiecie, ładniuś, może z złotymi elementami albo rose goldowymi, bo ja takie lubię. Szkoda, że to się w ogóle nie wydarzyło na początku tygodnia, bo przecież byłam w TK Maxie i w Ikei, nie? I mogłam spokojnie już ten temat załatwić, no ale co zrobić? Mam jeszcze taki zaparzacz, tylko że on jest chyba tylko do herbaty z Ikei. Tam chyba kawa będzie przelatywać przez to sitko. Ale muszę to sprawdzić. Także tyle by było. Teraz się biorę za malowanie. I plan jest taki, że za chwilę idę i zobaczymy, co tam w sieciówkach słychać. Generalnie poszukuję dwóch lub trzech rzeczy. Bardzo chciałabym jakiś fajny t-shirt kolorowy. Tak, a właśnie dzisiaj mam na sobie też t-shirt kolorowy, ale wiecie, ja jak zakładam kolory, to od razu czuję taką energię. Także plan jest taki, że pójdę sobie zobaczyć, może za jakimś fajnym t-shirtem. Chciałabym zobaczyć te różowe spodnie, o ile będą dostępne w Zarze. I generalnie wiecie, co stwierdziłam, że będę poszukiwać kamizelki, takiej pikowanej. I widziałam już dwie fajne pozycje, znaczy się ten sam model, ale dwa kolory, czarny i beżowy. Tylko, że one są w Pull & Bear i musiałabym specjalnie jechać do innej galerii. Także dzisiaj na pewno tego nie zrobię, ale rozejrzę się w sklepach, które tutaj mam dostępne. Także ogarniam się i pewnie widzimy się w galerii lub w domku po. Słuchajcie, naprawdę bardzo ładna pogoda dzisiaj. Zaryzykowałam i wyszłam w krótkim rękawku. Także nie chcę, o, jestem oświecona, zobaczcie, jakie jest piękne niebo. Jest naprawdę bardzo ładna pogoda. No, ja jadę. Jadę, także za chwilę zobaczymy, co tam słychać w sklepach. Dawno mnie tam nie było.
na sobie kardigan, bardzo fajny, długi, ale niestety tak gryzie. On ma w sobie w składzie wełnę, więc fajnie, ale niestety nie dla mnie. Pod spodem mam przeboską bluzeczkę, po prostu te kwiatki mnie tak rozczulają i uwielbiam takie detale, także detale. Dość duży nadruk, ale bardzo mi się podoba, także ona wraca ze mną, a sweterek zostaje ze względu na gryzienie. Zobaczcie, jaka ta jest bombowa, po prostu rewelacja. Co prawda wkurzają mnie te wszystkie farfocle, ale ja bym sobie je poodcinała po prostu. No ale te guziki w ogóle super, bardzo mi się podoba. Ja mam na sobie rozmiar M, ale naprawdę jest obłędna. No, nie wiem, muszę się zastanowić nad nią. Zobaczcie to. Ten żakiet jest obłędny. No kolor jest bombowy. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Ja co prawda nie noszę w ogóle żakietów i marynarek, ale ten jest naprawdę przepiękny. Bardzo ładne, ma w ogóle te guziki. Sorry, tu wszystko, naprawdę wszystko się zgadza. Ja mam na sobie rozmiar M, gdyby was interesowało. Teraz mam na sobie taką bardzo fajną kurtkę, koszulę jeansową. Bardzo ładny kolor jasnego szarego. Co prawda nie wiem, czy do końca mi pasuje ten kolor, ale naprawdę jak szukacie, to jest obłędne. Ma takie fajne zakończenie na dole. Tak wygląda z tyłu, co prawda dla mnie ta długość jest, jak widzicie, niezbyt korzystna, bo wypada w najszerszym punkcie moich bioder, ale fajna, naprawdę bardzo fajna. Kolejny obłędny sweterek, niezapinany, krótki, fajny, długi rękaw, także super, ale słuchajcie, ma tak znikomą ilość wełny w sobie, a jest tak gryzący, że dla mnie niestety odpada. Pięknie w ogóle pasuje do mnie, kolorystycznie, super wszystko. Ale no niestety nie wróci ze mną, a miałam nadzieję, że wrócę z jakimś fajnym sweterkiem po tym, co tu zobaczyłam dzisiaj, ale nie z tym. To zupełnie nie jest moja stylówka, ale chciałam wam też pokazać taki sweterek, bardzo ładny, ma bardzo ładne guziczki, takie perłowe i generalnie jest przyjemny, nic nie gryzie, fajną ma długość, taką pudełkową, wiadomo, że nie dla każdego, bo no jest dość krótki, ja mam spodnie z wysokim stanem, ale naprawdę, słuchajcie, pozycja dość fajna, jeśli to jest kogoś stylowa, to super. Ja pod spodem nie mam nic, dlatego wam nie rozetnę tego sweterka, ale naprawdę uważam, że można się nim zainteresować. Wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. To generalnie jest sprawczyni mojej wycieczki do Zary i widziałam ją na stronie i słuchajcie, nie wiem, nie każdy lubi w ogóle takie t-shirtki, ale po pierwsze, nie wiem, czy widać dobrze, że ten materiał jest taki dość sztywny. Dwa, że ta M-ka wypada naprawdę mała. Ja mam sobie M i ona jest taka, wiecie. No, tak więc chyba ona nie wróci ze mną. Mimo tego, że mi się bardzo podoba, to na mnie mi się ona nie podoba. Kwiatki zdecydowanie ładniej. Dajcie znać, bo zawsze mogę ją zamówić. No ale nie wiem, to jakoś te paski, tak to wszystko, nie wiem. Ale dajcie znać, bo jestem ciekawa waszych opinii. W związku z tym, że tamta jest taka malutka, a ta była tylko SK, no to tej już nie będę mierzyć. Też jest ładna, ale ten sam materiał, więc w kamerze ładnie, ale tak, o, ona wygląda tak. Ostatnia t-shirtka, którą mierzę tu w Zarze, ona jest bardzo ładna, ma taki dość nietypowy kolor, bo to jest taki ciemny brązowy, czekoladowy, jest bardzo ładny, no, ale czy to jest mój kolor? No właśnie, tego nie wiem, więc nie wiem tak naprawdę, czy ją brać, czy nie. Jest taka inna, ale bardzo mocno mnie tłumi ten kolor, więc chyba nie. Zestaw, który nie jednemu będzie się bardzo podobał, a ja czuję się 10 lat starsza w tym zestawie. No niestety, takie są moje odczucia. Sweter jest bardzo fajny, jest mięsisty, ja mam na sobie rozmiar M i wypada dość duży. Aczkolwiek design i stylowa tego swetra jest taka, że przypuszczam, że w lumpie znajdę taki.
kamizelka. Kamizelka jest fajna, jest spoko długości. O, może tak wam pokażę. Ale chyba jednak ten beż jest dla mnie za jasny i za mocno mnie rozmywa. Także dajcie znać. Mam sobie taką kurteczkę na lekkiej stójce, taką bardzo oversize'ową. Słuchajcie, ona jest tak śmieszna, tak krótka i ma tak krótkie rękawy, że niestety, ale nie wróci ze mną. Myślałam, że zamiast kamizelki sobie taką wezmę, ale niestety nie. Ale jest naprawdę całkiem ciekawa, fajna. Bardzo ładny kolor różowy. Jestem teraz w Fandemie i jest tylko taka kamizelka, ale to jest rozmiar L. I słuchajcie, płyna. Także niestety, ale nie. Kochani, jestem, wróciłam. Siatę mam z zakupami. Aczkolwiek, słuchajcie, jakie było założenie tych zakupów? T-shirtkę mam, kamizelki nie mam. I coś jeszcze miałam patrzeć. Przy montażu zobaczę. Ale tak, tak naprawdę kamizelkę mam upatrzoną, tylko będę czekała na rozmiar. Tą z Zary, którą wam pokazałam w przepitkach, bardzo fajna i tak naprawdę też nad nią się zastanowię. Dlatego, że bardzo fajna, leciutka przede wszystkim. Ale czy ona będzie spełniała swoją rolę, czy ona, wiecie, dogrzeje mnie tu trochę, nie wiem, szczerze mówiąc. Także jeszcze przemyślę na tą chwilę, nie za bardzo mam z czego wybierać. Przypuszczam, że pewnie na czasie, może w przyszłym tygodniu przejadę się po prostu do innego centrum handlowego i tam zobaczę. Już stricte pod kątem tylko właśnie kamizelkowym, bo tutaj trochę, wiecie, byłam taka oszołomiona, dawno nie byłam. I kolory, bo najpierw weszłam i tak rozejrzałam się, mówię, kurczę, nie mój klimat. Ale później, jak tak mocniej się przyjrzałam, było parę fajnych rzeczy, które wam pokazałam. Wzięłam sporo do przymierzalni, a tak naprawdę, no, to pokażę wam, co kupiłam. Więc tak, weszłam w sumie chyba do 3 sklepów, do Zary, do H&M-u i do Reserved. I w H&M-ie była tylko ta czarna kamizelka, tak naprawdę nic więcej mnie nie interesowało. W Reserved, słuchajcie, ja nie potrafię się odnaleźć. Nie wiem, czy to kwestia tu tego salonu Reserved konkretnie, ale nie wiem. Ten sklep, może to nie jest mój klimat, może to nie jest moja stylowa, może to nie jest, wiecie, czasami tak jest, że wchodzicie, ja na przykład do niektórych sklepów w ogóle nie wchodzę, dlatego że wiem, że na pewno nic tam dla siebie nie znajdę, a jeśli nawet, to wolę kupić to coś podobnego gdzie indziej. Ale kupiłam jedną rzecz, która mi się bardzo spodobała i w H&M-ie one występują i właśnie był w Reserved. Jedyna różnica między tymi sweterkami była taka, że tutaj jest dokładnie kolor sweterka, a w H&M-ie są brązowe te guziki. Boże, brakuje mi dzisiaj słów, naprawdę nie wiem, co się dzieje. Także tak, wzięłam sobie rozmiar M, środkowy, bo tutaj było S, M i L, 79,99, wzięłam M-eczkę, jest delikatnie luźniejsze, tak, to jest taki cukierkowy róż. Ja się bardzo cieszę, bo mam tylko taki fioletowy rozpinany i mam później takie długie swetry, a nie mam nic krótszego, dokładnie tego szukałam, on nie ma na pewno super składu i wzięłam go w sieciówce, dlatego że słuchajcie, to ile czasu zajęło mi już szukanie w lumpeksach i na razie nic nie dorwałam fajnego, także stwierdziłam, że jeśli jest konkretnie to, czego szukam, to biorę, nie zastanawiam się. I teraz Zara, bo w H&M-ie nic nie kupiłam, w Reserved tylko kupiłam ten jeden sweterek. Przymierzałam też tą kultową koszulę, wstawię wam tutaj zdjęcie, dajcie mi znać, co myślicie, dlatego że ona ma tak dziwną rozmiarówkę. Przymierzałam 34, one są turbo oversize'owe, no piękny mają kolor, no nie ukrywam, że kolor tutaj jest obłędny. Cena nie jest astronomiczna jak na sieciówkę, jak na, wiecie, coś Instagram friendly,
ale na razie nie wzięłam. Dajcie mi znać po tym zdjęciu, co uważacie. Może po nią wrócę, ale przymierzałam 34, przymierzałam 38. 38 utonęłam. 34 według mnie było ok. Może nie miał być taki zamysł. One może mają być takie, wiecie, wielkie, wielkie. Ja się w takich wielkich nie czuję, więc pewnie jakbym wzięła to tą 34. Ale teraz przejdę do Zary i pewnie Was nie zaskoczę, że wzięłam to. Wzięłam to dlatego, że strasznie mi się podoba ten kolor. Ja wiem, nie każdemu pasuje i może mi też tak w 100% nie, no ale on mi się tak strasznie podobał. Jeszcze muszę przemyśleć tę kwestię, czy zostanie ze mną, dlatego że uważam, że jest trochę za droga ta rzecz, jak na swoją jakość. Ja mierzyłam inną sztukę, finalnie poszłam na sklep i wzięłam inną sztukę, dlatego że tamta miała tyle tych farfocli, tyle tu gdzieś wystawało, tu gdzieś, ja mówię, Boże kochane, czy to powinno być takie? No finalnie wzięłam inne, to co było na sklepie, jeszcze jedno. Bardzo fajna jest, to jest taka, wiecie, koszulo, kurtka, ma kieszenie, zresztą wstawiłam Wam też przebitki, jak w niej wyglądam. Obłędne są te guziki, one naprawdę robią robotę. Dla niektórych ten ciuch będzie taki too much. Dla mnie jest no idealny, wiecie, naprawdę mi się bardzo podoba. Chyba zostawię sobie, chyba że Paweł mnie po prostu wyśmieje i powie, że nie wiem, dzidzia piernik albo babcia, no bo to jest taki tweedowy materiał, ale bardzo mi się podoba. Na tą chwilę jestem bardzo na tak. Ale dajcie mi znać, Paweł też na pewno mi powie, co uważa, tylko muszę odpowiednio się ubrać. Wiecie, jak się ubiorę, jak ją wystylizuję, to wtedy przejdzie. Inaczej pewnie nie. Kolejna rzecz, po którą poszłam, tak, no to poszłam po t-shirtkę, po jakąś fajną, kolorową t-shirtkę. Wróciłam z białą, ale nie do końca. Zobaczcie. No ona jest obłędna, oczywiście, że ją wzięłam. Nie jest jakaś najtańsza, dlatego że kosztowała 69,90. Naprawdę, no słuchajcie, super, super. Ja lubię takie rzeczy, mi się to podoba, te kwiatki są takie cute i w ogóle mi się wydaje, że ona do mnie pasuje. Naprawdę, naprawdę ja jestem zadowolona i z tych wszystkich rzeczy mogłabym zwrócić wszystko, tylko nie tą t-shirtkę. Ale była ona w cenie prawie sweterka. I ostatnia rzecz, którą wzięłam, to jest ta torebka, słuchajcie. Ona jest w tym większym rozmiarze, bo są dwa, jeśli kojarzycie. Są te takie mniejsze, właściwie połowa z tego. I są te. Ona ma odpinany ten zamek w ten sposób, tu, na karabinczyk. No dobra. Nie wchodźmy w szczegóły. Ma ten taki, wiecie, łańcuch. Nie każdemu ona też będzie się podobać. I tak, ja przymierzałam białą, czarną i teraz weszła ta błękitna. Nie było różowej. Gdyby była, wzięłabym różową. Ale była błękitna. Jak ja przymierzyłam ją do stylówy właśnie z tą bluzeczką, z tą koszulokurtką i do tego miałam dżinsy, i tą torebkę uważam, że wyglądało to naprawdę super. W ogóle wydaje mi się, że fajnie wygląda w właśnie różowych rzeczy, dlatego że wszystko różowe jakby miała... Wiecie, ja mam sporo i butów różowych, i rzeczy różowych i stwierdziłam, że biorę większą tą błękitną. Bo ta biała mi się jakoś tak rozmywała, czarne, właściwie mam same czarne torebki, więc od razu odpadły. I jeszcze tak myślałam, czy nie wziąć tej małej. Jest taka piękna, mała, różowiutka. No ale jest mała, to jest format, wiecie, taka malutka, więc ona to zastosowanie ma takie... No tutaj coś wejdzie, tak? Tu wejdzie i butelka, i portfel, i telefon, i wszystko. Ona jakaś super turbo też nie jest, no nie ukrywajmy, bo tutaj właściwie jest jedna duża komora i jedna mała i to jest wszystko. Cena nie jest astronomiczna, bo 139 zł, tamta mała 119, także no nie wiem. Nie wiem, bardzo ona mi się podoba i stwierdziłam, że ją wezmę w razie czego po prostu ją zwrócę. A one idą jak świeże bułeczki, więc stwierdziłam, że nie będę ryzykować.
Słuchajcie, tak swoją drogą do tych rzeczy tak patrzę, że tamta z Aldo fajnie nie by pasowała, a ona też chce. Ja mam takie... to jest takie dziwne, nie? Ale jak jestem w 100% czegoś pewna, to od razu to noszę, wiecie, piorę i tak dalej. I od razu. A jak coś mi się turbo podoba, ale mam takie... czy na pewno... to to leży w specjalnym miejscu, patrzę sobie na to i się zastanawiam, co to taki, kurde, głupota, nie? Ale no tak mam. I właśnie na tym miejscu do zastanowienia leży ta torebka, między innymi. Także nie wiem, leżą też na Timberlandy. Też cały czas nie wiem. Są super, słuchajcie, są rewelacyjne. I no. Ale dobra. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o te zakupy. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że trochę się pośmieliście. Trochę znowu inny film. Chciałabym wrócić trochę do takiego formatu, żeby trochę wychodzić z domu, ale dajcie znać, czy wolicie takie zakupy, wiecie, stacjonarne z domu, gdzie ja zamówię do domu przez internet, czy właśnie może być z takimi przebitkami, coś trochę innego, wiecie, dla mnie to jest pretekst, żeby wyjść trochę z domu, a nie wszystko robić z domu, tak, wiecie, typowo siedząc tutaj. I co, kochani, zapraszam Was do następnych filmów. Oczywiście zapraszam też do zostawiania łapek w górę i do subskrypcji, a my widzimy się w następnych filmie. Pa, pa!